Hospicjum Cordis z siedzibą w Katowicach potrzebuje wsparcia. Hospicjum nie zdążyło podnieść się z problemów pokovidowych, gdy nagle doszły kolejne, spowodowane rosnącą inflacją. Cordis umiera powoli, grozi mu zamknięcie, a co za tym idzie, dziesiątki chorujących na nowotwory mogą pozostać bez opieki paliatywnej. Ta jednak nie byłaby możliwa, gdyby nie wolontariusze, którzy robią wszystko, by uratować miejsce z ponad 30-letnią historią. Tak naprawdę od samego początku mogliśmy liczyć na tych wszystkich, którzy poświęcają swój wolny czas i przychodzą w swoim wolnym czasie tylko po to, żeby pomóc innym, pomóc naszym podopiecznym. Robią to zarówno na oddziale stacjonarnym jako wolontariusze medyczni, to jest kilkadziesiąt osób, ale również wolontariusze akcyjni, czyli wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, jarmarki, happeningi, koncerty, aukcje, festyny, kwesty przed cmentarzami, wszędzie tam są nasi wolontariusze, takich wolontariuszy aukcyjnych. Mamy ponad 100 osób. A łącznie hospicjum wspiera nawet kilkuset wolontariuszy, którzy aby pomagać również potrzebują pomocy. Na potrzeby drugiego człowieka nigdy obojętna nie pozostaje Fundacja TVS, której przedstawiciele bez wahania odpowiedzieli na trudną sytuację finansową hospicjum. Współpraca sięga 2009 roku, a łączy je misja służenie potrzebującym. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o ich kłopotach, przecież to sławetne hasło, hospicjum umiera powoli, nie mogliśmy do tego dopuścić. Musieliśmy też stanąć i pomóc im. Pomagamy wolontariuszom, żeby oni mogli łatwiej pełnić swoją misję. Jest to taka właśnie wzajemna pomoc, nie tyle bezpośrednio potrzebującym osobom chorym, które korzystają z opieki hospicjum, ale właśnie wolontariuszom, żeby mogli swoją misję spełniać właściwie. Dlatego Fundacja TVS przekazała na ręce hospicjum czerwone logowane koszulki i chusty dla wolontariuszy, dzięki którym będą oni bardziej widoczni w terenie podczas prowadzonych akcji. Fundacja przekazała również bezpieczne puszki kwestorskie, z którymi pomagający wyruszą w teren.